badaniu młodych zawodników. Są to zawodnicy z roczników 98-2001. Niektórzy z nich ćwiczą już od 6 lat, a niektórzy dopiero w zeszłym roku rozpoczęli swoją przygodę z hokejem. W imieniu hokeja jest moją żoną, Legia Warszawa. Będę mówić, że jest to niezmiernie miło, że będę uczestniczyć w otwarciu obiektu sportowego, a zwłaszcza takiego obiektu sportowego, którego częścią jest lodowisko. Lodowisk w Polsce jest niestety niewiele, ale widzę, że na przykładzie tutaj Marek zaczynamy nadrabiać te braki. Im więcej dzieci jeżdżących na łyżwach, tym lepiej dla nas, a zwłaszcza jeżeli chodzi o województwo mazowieckie tutaj. Wielu z naszych zawodników, tutaj również tych, którzy są obecni, są mieszkańcami właśnie miejscowości podwarszawskich, nie tylko z Warszawy. I oni też zaczynali swoje pierwsze kroki, czy to na stawach, czy to na prowizorycznych lodowiskach. Tworzenie tak profesjonalnego obiektu na pewno pozwoli większej liczbie dzieci zaczynać i doskonalić swoje umiejętności, a mam nadzieję, że z czasem trafić do nas. Jednocześnie zachęcam w miarę możliwości do odwiedzania lodowiska Torwar 2 podczas meczy naszej drużyny seniora. To jest drużyna, która występuje w pierwszej lidze. Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę powodzenia i sukcesów tutaj wszystkim działaczom i radnym. Dziękuję. Dziękujemy bardzo panu prezesowi. Ja jeszcze dodam, że trenerem młodych zawodników jest pan Stanisław Mamkow, a są to zawodnicy uczniowskiego hokejowego klubu sportowego Mazowsze Legia Warszawa.